występują. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz i reżyseria. Łomot od kiboli jest jak ostre WR. Ból nie ma końca. Ale o to chodzi. To ja, Tommy Johnson. Za 3 tygodnie. Prawie trup. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Czułem, że tak się to skończy. Zresztą już prawie po wszystkim. Zostaje pytanie, czy było warto? Nie jestem nikim szczególnym. Znudzony samiec przed 30, żyjący od weekendu do weekendu. Marny seks, chrzczony browar, proch z rzadka. Czasem tylko skopię komuś dupę. Zeb to Bill. Co u mnie? Jak to co? Jesteśmy po drugiej stronie. Uważaj na psy i nie rób hałasu. Posrany gówniarz. Co powiedział? Nic. Jak to nic? Rozłączył się. Zapytaj Tomiego, gdzie są. Na rogu jest pub Sheep and Billet. Tam na was czekamy. Oddzwonię. Harris na drugiej. Mam ich. Weszli do pubu na Denmeyer. Nawet nie załapią, kto im wpieprzył. Tutaj. Gdzie pozostali? W drodze. Harris mówi, że tamtych będzie z 25. Jak skończymy, będzie mniej. Czekajcie za rogiem. Po co? Bo jak pójdziemy wszyscy, to się zorientują. Jazda. Jazda. Bill to Harris. Cześć, synu. Jasne. Na razie. Co się wczoraj stało? Mieliśmy skoczyć na jednego. Johnson dał mi jakiegoś skuna. Obudziłem się na stacji benzynowej.
Byłeś samochodem? Masz zakaz, świrze. A co, miałem iść piechotą? To tu. Na zewnątrz ktoś jest. Wiek? Szczyl. Zdejmijcie go, tylko po cichu. Stary, masz ogień? Po co tyle gadania? Ruszamy. Tylko cicho. Spokojnie. Spokojnie. Przez was ten kraj ma taką opinię. Nie jesteście kibicami, tylko bandą niewyżytych skurwieli. No bo co można robić w sobotę? Walić konia przy idolu? Unikać wzroku żony i myśleć, że życie bez seksu też ujdzie? Wydawać forsę na kebaby i inne durne pierdoły? Pieprze. Ja wolę po swojemu. Zabawić się. Pożyć. Football Factory. To było zajebiste. Ale żeśmy wałów wykurzyli. A pamiętacie Hampden? Jak gość spuścił się w metrze? Zwalił gruchę ze strachu. Rzucił się na mnie w pubie. Ja patrzę, a facet tak stwardniał, że wyglądał jak żyrafa. Zobacz tylko. Bo kto wali w zęby zamiast w tył łba? Gdyby nie ja, wylądowałbyś w szpitalu, cioto. O co ci chodzi? Nikt nie kochał Chelsea tak jak Rod i ja. Stary wychowywał mnie na trybunach. Pierwsza rada, jaką mi dał: co robisz, jak ktoś chce ci przywalić? Kopię go w jaja, tato. Rod i ja wszystko robiliśmy razem. Pośpiesz się, umieram z głodu. Z godzinę go szukałem, ale Rod nie musiał tego wiedzieć. Przez tydzień nie będzie mogła chodzić. Mój dziadek zanudzał nas opowieściami o wojnie i jak to dodał słowo wielka do Brytanii. Wasze burdy, mówił, to nic w porównaniu z wojną. Walczyliśmy na plażach, walczyliśmy na lądzie. Nudził, ale miał rację. Jesteśmy wyspiarskim narodem i najlepiej umiemy się lać. Chodzi o to, żeby być w pierwszej linii. Kocham się bić, ale w sumie jestem normalny. Nie to, co Billy Bright. Jego stary dawał mu dziwny przykład. Sąsiedzi? Będzie kogo lać. Chodź, synu. Pomożesz. Z takimi starymi było wiadomo, że nie trafi do Greenpeace. Był jednym z pierwszych kiboli, którzy zwietrzyli interes w angielskiej miłości do ecstasy. Trzy butelki bada. Kłopot w tym, że tyle razy oberwał, że przestał się bać. Medycyna mówi o takich: kompletny, pieprzony świr. Bill, zbierajmy się. Z 10 się na nas gapi. Ilu mówisz? Z 10. Nie zaczynaj. To, który się na mnie gapi? Ten wielki bydlak w czapce. Chodź, pizdeczko. Podnę cię. To był jego pomysł na zabawę. Pieprzone cioty. Ale tak naprawdę Billy był rozgoryczony, bo wiedział, że nie jest wodzem. Szefem był Harris. Miał łeb i dowodził nami jak małą armią. Właśnie za to Billy nienawidził Zeba. Dlaczego?
Bo dla młodego Bogiem był Harris, a nie on. Im bardziej Zeb wielbił Harrisa, tym bardziej Billy go gnoił. Skąd się wziął Zeb? Z betonowej dżungli, kleju i nienawiści. Nie zazdroszczę. To koszmar. Wojna już w piaskownicy. Musisz walczyć, żeby przeżyć. Zeb kumplował się z Rafem. Dwaj złodzieje pieprzeni. Ale nad wszystko Zeb uwielbiał koks. I to go miało zgubić. Wystaw rękę, Raf. Co? No, wystaw łapę. Widać, że jeszcze dzieciak. Wystaw swoją, Bill. Że co? Zobaczymy, ile ty masz lat. Tak, dla jasności. Ty mnie próbujesz wkurwić? Daj spokój. Lałem z ciebie już. Co za lałem? No co? Co za co? No wiesz, ja... Żadne wiesz. Daj spokój. Nabijasz się ze mnie? Z nikogo się nie nabijam. Mówię całkiem poważnie. Myślisz, że tak sobie możesz tu przyjść i ośmieszać mnie przed kumplami? Ja nie chciałem, Bill. To był głupi widz i tyle. Widz, tak? Normalnych słów też nie umiesz używać. Nigdy cię nie lubiłem, cioto. Jesteś degeneratem, jak twój ojciec, pijak. Wiesz, co zrobię? Wyjdziemy i załatwimy sprawę. Odpuść, Bill. Co mam odpuścić? Ty też chcesz się w to mieszać? Mówię tylko, że to jeszcze dzieciak. Pieprzenie. Umie spuszczać ludziom w pierdol. To niech i gada za siebie. Coś ci powiem, gnoju. Czas, żebym dał ci lekcję. Nie będziesz mnie ośmieszał przy kumplach. Ja nic złego nie powiedziałem. No już, wychodzimy. Przestań się wreszcie jąkać. Przestań. Weź się w garść. Ale się dał nabrać. Żałuj, żeś się nie widział. Myślałem, że będziesz beczał. Ile to będzie? 8 browarów, Dona. W Australii tego nie będzie. Tylko rugby. Mnie to nie martwi. Zawsze je wolałem. Więcej z tobą nie gadam. O to mi właśnie chodziło. Bill Arnold, nie zauważyłem was. Dziadek nie lubił Brighta. Wiedział, że to sadysta. Bill i Albert poszli do wojska właściwie jako dzieci. Byli w jednej z pierwszych grup desantowych w Normandii. Bill często powtarzał, że tylko dzięki Albertowi znalazł w sobie siły, żeby przejść przez pół Europy. Wrócili jako bohaterowie. Jednocześnie się ożenili. Potem razem pochowali żony. Kiedy gmina dała Albertowi mieszkanie nad dziadkiem, dali sobie klucze i obiecali mieć na siebie oko. Bardzo zabawne. Boki zrywać. Powolutku. Przytrzymam drzwi. I gotowe. Już wsiadam. Podłe czasy, co? Pozmieniało się. To przez kolorowych. Wszystko popsuli. I co nam zostało? Każdy tylko chce azyl. Obsrany Tony Blair. To ma być partia pracy? Jest coraz gorzej. Kiedyś wyciągałem i 8 stów tygodniowo. Skończyło się. Trzeba łapać po 2-3 roboty. To do niczego niepodobne. To ma być życie? Ten kraj zbudowali tacy jak wy. Nie ma już takich ludzi. Pomogę. Obróć to stare dupsko i gotowe. Jestem dumny, że mogłem was wieść. Kurs był na koszt firmy. Nie żartuj, pan. To ten wózek, tak? Nalegam. To dla mnie zaszczyt.
I pamiętajcie, kolorowi to plaga. Co za kretyn. Potańczymy? Tak się aż potwornie pieprzył, ale miał sporo racji. Bill uczynił Brytanię wielką, był bohaterem. Ale życie toczy się dalej. Teraz jechał do Australii, żeby w słońcu dożyć swoich dni. Cześć, Mavis, skarbie. Co słychać? Będzie mi was brakowało. Już spakowani? Jasne. Nie pożegnasz się ze mną? Na więcej cię nie stać? O czym ty mówisz? Nie wiesz? Obleśny staruch. To właśnie w nim uwielbiałem. Był wiecznie młody. Całe życie marzył, żeby wyjechać i w końcu jego czas nadszedł. Dałem jemu i Albertowi małe coś na pożegnanie. Mój wnuk dał mi prezent. Jointa z własnej uprawy. Narkotyki? Pal sam. Mnie wystarczy piwo. Niesamowite. Za kilka tygodni będziemy oglądać zachód słońca na drugim końcu świata. I nie będzie tam bloków. Tylko złoty piasek i opalone cycki. Spakowałeś się już? Nawet o tym nie myślałem. Moja walizka czeka już pod drzwiami od 3 dni. Weź się do roboty. Przestań zrzędzić, babo stara. Wiesz co? Co? Pieprzy mi się we łbie. Odkąd cię znam, stary durniu? Ląd zapalony. Na mojej liście drugie miejsce po bijatykach zajmuje seks. W Londynie jest 500 000 wolnych lasek. Mam szansę. I tak zerżnę wszystko, co się rusza. Ale się naprułem. Spójrz na te tam. Może byśmy tak... Daj spokój. Są koszmarne. Zamknij się. Przestań. Jak leci, mała? Może drinka? Po tekilce? Dajcie nam 2 tekile. Małe, skubane tekilki. Po tekili dla tamtych lasek. Kichy z niej wyduszę. To miasto schodzi na psy. Porządni ludzie uciekają na przedmieścia. Zostają sami imigranci. A pamiętam... Stary, możesz zamknąć dziób? No nie ma co tak stać. Idziemy, mała. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę twoje cipsko. Zmaceruję cię.
Będzie rzeźnia. Na miazgę. Piękna jesteś. Zasnął. Ten też. Zasrańce. Szkoda. Kompletnie mu zwisło. Mojemu nawet nie miało co. Pieprzony kutas. Jak śmiesz włazić do mojego domu i dobierać się do mojej siostry? Wpadłeś, koleś. Nikt nawet nie wie, że tu jesteś. Południowy Londyn pełen jest dziur dla takich jak ty. Myślałem, że będą płatki i szybki drut. A tu jakiś kretyn w dresie straszy mnie nożem. Najgorsze, że od tego zaczęły się wszystkie kłopoty. Ja pieprzę. Co to jest? Co? Co to jest? Kwiaty. Jakie kwiaty, kretynie? Lilie. Lilie? To co robią z chryzantemami? Przepraszam. Co? Ktoś do ciebie. Kto? Czeka z tyłu. Zostawiłem ją przy randce w ciemno. Wpadłem na Soniego. Dał mi parę ekstazji. Wziąłem coś jeszcze. Wylądowałem z dwoma takimi. Pchałem obie w Tower Hotel do 11 w niedzielę. Potem dom, obiad i te rzeczy. Ale byłem kompletnie zwalony. Muszę kończyć. Pa. I jak tam? Słyszałem, że daliście popalić Tottenhamom. Dobrze słyszałeś, a wy zabawiliście się w Porti. To prawda. Musimy się kiedyś umówić, byłoby zabawnie. Wiesz, gdzie nas szukać. Kiedyś się doigrasz. Co masz? Nie mogłem zrozumieć, jak Bright, kibicując Chelsea, mógł robić interesy z wodzem Kiboli najgorszego wroga, Millwall. No bo pomyślcie, goście razem pracują, ale tak naprawdę to chcą się prać po ryjach. Jasne, Bill. Co masz? Z każdego po trochu. Biorę. Gotówką? Uspokój się. Powoli. Żartujesz? Dobra, jadę do szpitala. Tam się spotkamy. Jakieś kłopoty? Mój brat Terry. Ktoś rozpieprzył mu łeb pałką do krykieta. Jest bardzo źle? Jeszcze nie wiem. Muszę lecieć. Jasne. Przetrzymam towar. Zadzwonię. Co ty sobie myślisz? 3 godziny spóźnienia. Wybacz, miałem ciężki zjazd. Na co ci to prześcieradło? Nie chcesz wiedzieć. Masz rację, nie chcę. Idź, ustaw tych kretynów. Pakują lilie z chryzantemami. Masz coś pod spodem? Za co ci płacę? Do roboty. 3. runda. Losowanie. No i jak, tłuściochu? Wyglądasz jak pastor. Odwaliło ci? To prada, cioto. Ruszaj się. Musimy zdążyć na losowanie. Parat. Co z losowaniem? Gdzie znajdziemy telewizor? Tym się nie przejmuj. Tam, gdzie jedziemy, będzie ich masa. Może byśmy obrobili kogoś z kasą. Nie chcę oglądać losowania na jakimś starym gównie. Wyluzuj. Co ty, odkurzacz jesteś? Czy kto kradł, bił się czy rżnął? Tego dnia wszyscy oglądaliśmy losowanie. Tu można wygrać jak na loterii. Trafić na starych rywali jak Cardiff czy West Ham. Albo jak szczęście dopisze na Millwall. Losowanie było dla Billa tak ważne, że postanowił zabrać żonę na romantyczną kolację. Pewnie się nie dogadali, bo ona myślała, że jadą do West Endu na tapas. Zobaczmy, co jest w menu. To moja siostra. A może twoja panna?
Zrób głośniej albo powiedz tamtym, żeby się przymknęli. Uspokój się, Bill. Po co robić awanturę? Masz rację. Ej, wy tam. Próbuję oglądać losowanie. Przeciw 52, Southern United. 57, Portsmouth. Zagra z 38, Middlesbrough. I 22, Millwall. Z 44, Chelsea. Tak jest. Nie słyszę. Kto do cholery? Tak, zasrane Millwall. Millwall Chelsea. To zawsze kończy się rzeźnią. W moim przypadku dosłownie. Jak kretyn myślałem, że uda mi się drugi raz w tym samym barze. Mój nowy kumpel należał do Millwall. Mogłem go spytać, czy w końcu zerżnąłem wtedy jego siostrę. Może gdybym siedział cicho, rozeszłoby się po kościach. Ale nie. To mam za swoje. Czasem, choć rzadko, byłoby miło mieć ze sobą Brighta. Ale właśnie tego wieczoru musiał zabrać żonę do knajpy. Więc jednak bywa człowiekiem. Zeb i Raf przegapili losowanie, robiąc to, co potrafią najlepiej. Okradając domy. Mieli tego później żałować. Tymczasem ja czułem, że Magic Johnson traci formę. Jedź, stary, już! Traci? Gówno, prawda. Trudno się w takim Londynie zabawić, co? Wszystko to wina czarnych. Zamknij się, nudzisz. BBC Sport, tu Danny Kelly. W porannej audycji Danny Baker mówił o nadziejach, jakie wiąże z meczem Chelsea-Millwall. Łączymy się z naszym reporterem. Na pewno będzie mnóstwo policji, żeby zapobiec starciom pseudokibiców obu klubów. Mam nadzieję, że nie będę relacjonował tego meczu. Wolę go obejrzeć we własnym salonie. Albert, stary capie, spóźnimy się na samolot. Do Liverpoolu. Co jest? Wszystko dobrze? Jakie dobrze? Obrobili mi chałupę. Potrzymaj. Mecz z Millwall przestał mi się uśmiechać, odkąd wiedziałem, że na mnie polują. Za nic nie chciałbym, żeby mnie dorwali. Na razie czekał mnie Liverpool i trochę snu w autobusie. You've got nothing on now, are you bleeding on you?
Niezły, co? Co ci zwinęli? Telewizor, DVD, nawet PlayStation dzieciaków i moją komórkę. Komórkę? No. Wiesz, co zrób? Zadzwoń do siebie, może jeszcze jej nie opchnęli. To ich wystraszy. Powiedz, że wiesz, kim są. Dobrze mówisz, tym bardziej, że mam dzwonek z Walkirii. Jak w czasie apokalipsy. Halo? Jesteś trupem. Północ. Nie wiedziałem, że to twój dom. Wszystko oddamy. Zajebie cię. Ja pieprzę. Skąd jesteś, stary? Z okolicy. Pieprzone Chelsea, co? Tak. A Stanleya znacie, wały? Chodu. Szybciej, frajerzy. Jedź, stary. Skurwiele. No dawaj. Teraz spieprzacie, co? Cioty. Chodź tu. Nie popisałeś się. Co? Pogadam z nim, żeby ci odpuścił. Kretyn. O co poszło? Pokazaliśmy im, nie? Wiedziałem, że Billy szykuje dla Zeba karę. Nie był z tych, co wybaczają. Ale na razie nie mógł go tknąć. Nie chciał kolejnej awantury z Harrisem. Żadnych kradzieży, żadnego zwracania na siebie uwagi. Spróbujcie nad sobą panować. Za 5 minut ruszamy. I żadnych bujek. Kto to mówi? Co ci Billy powiedział? Że jutro mam mu wszystko oddać i przeprosić jego żonę i synów. Miałeś szczęście, stary, mógł cię zatłuc na śmierć. Szczęście? Ten świr nigdy więcej się do nas nie odezwie i wszyscy mają nas za złodziei, bo jesteście złodziejami. Ale wiesz, co macie zrobić? Dać z siebie wszystko z Millwall. To załatwi sprawę. Pokażcie się, to Billy wam wybaczy. Przestań wreszcie z tym piwem. Całą drogę otwieram butelki zębami. Mogliśmy wziąć w puszkach. Nie powinienem był żreć tego hamburgera. To ci kolesie ze Stoke, którzy nam wpieprzyli. Gdzie? Tam, spójrz. To oni. Masz rację. Schować się. Odstawimy browar i skopiemy im dupę. Co wy robicie? Mamy dwóch kiboli Stoke. Nie teraz, spóźnimy się. Spuścili nam straszny łomot. Nie, jedziemy. Co ja powiedziałem? Stop.
kretyni. Nie możecie wolniej? W szkole się na was wyżywali? Miłej zabawy, chłopcy. Co się, kurwa, gapisz? Słownictwo Billa nie wróżyło mu kariery w parlamencie. A ci mogli być z West Ham, Cardiff, Arsenalu, obojętne. Szanse i tak mieliśmy marne. Wystarczy na dziś. Skoczymy na piwo? Dobry pomysł. A ty, Tom? Dojdę. Zamówcie mi Millera. Light? Nie, zwykłego. Jasne. To na razie. Nic panu nie jest? Co się stało? Skopali mnie. A z tobą co? Ja? Nie żyję. Bill? Rod? Pomocy. Gdzie jesteście? Bill! Ja pieprzę. Wstawaj, za pół godziny rozprawa. Jaka rozprawa? Ale miałem sen. O co w nim w ogóle chodziło? Kim był ten gówniarz z obandażowaną twarzą? Co to był za tunel? Chrzanić. To pewnie znowu ten skun. Co z tobą, Bright? Masz 40 lat, a wciąż pakujesz się w kłopoty. Widuję w tym sądzie dzieci rozsądniejsze od ciebie. Coś ty powiedział? Jak śmiesz mówić do mnie w ten sposób, ty tłusty palancie? Nazywają nas dziećmi, a sami kłamią i biorą w łapę. Niech stary Pedryl pojedzie z nami na Millwall. Zrzuciłby peruczkę i trochę się zabawił. Oczywiście, przepraszam, to się nie powtórzy. Mam nadzieję. Robię wpis do akt. Wyrok za miesiąc. Jeśli w tym czasie znów tu trafisz, wlepię ci 5 lat kuratora. Jak to jest, kiedy ja mam sny o trupach, Rod rwie urzędniczkę z sądu? Co on takiego w sobie ma? Kompletnie mu obwisł. Trzeba na niego uważać. Potrafi na poważnie wpaść. Jak idą tulipany? W hurtowni już nic nie ma. Co jest, Tom? Aresztowali mnie i Billa za aferę. Podobałoby ci się. Brawo, świetna robota. Ale ja już się w to nie bawię. Tak tylko mówię. To mów to gdzie indziej. Spokojnie, Ed. Spokojnie? Powiem ci coś o spokoju. Tak cię kręci bijatyka? Dorośnij wreszcie. Masz już prawie 30 lat. Weź się w garść. To wszystko jest gówno warte. Co? Jesteś bystry. Sam wymyśl co. Trzymaj. Nie. Są od nas obu. Przemyśl to sobie. 30 lat. Co mu odbiło? Chciałem tylko kupić kwiata, a ten mi każe myśleć o życiu. Przemyśl to sobie, Tom. Trzymaj się, Albert.
Co tu robią Bright i Harris? Nie mogłem im zabronić. To durnie, Tom. Harris myśli, że jest do mnie podobny, bo byłem na wojnie. Nie rozumie, że walczyłem przeciw takim jak on i ich faszystowskim poglądom. Billy to pieprzony kretyn. Jedziesz do tej Australii? Nie wiem. Mam wolny bilet. Nie skusisz się? Twoi kuzyni bardzo by się ucieszyli. Dobrze ci radzę. Wyrwij się z tego bagna. Nic mi nie będzie. To tylko zabawa. Uważaj na siebie. Bo następnym razem trafisz na cmentarz w trumnie. Co ty tu robisz? Przyniosłem kwiaty. Nikt cię tu nie chce. Nawet go nie znałeś, prawda? Zakładaj tę swoją mycę i spieprzaj. No już. I nie zapomnij o naszym spotkaniu. Jak leci? Dlaczego masz tarczę na koszulce? Nie twoja rzecz, gnoju. Wcześniej tego dnia. Dobra, chłopaki, do setki. Wyprostuj się. On chce wiedzieć, który z was wziął PlayStation. Ja. Jasne. No idź. Dobra, dupku. Wyciągnij rękę. Co? Dawaj. Ale z ciebie dzieciak. Pokaż swoją, zobaczymy, ile masz lat. Chcesz mi się narazić? Mecz z Millwall był tuż. Na razie grali juniorzy. Miło było popatrzeć, jak Billy i Fred zgodnie kibicują swoim synom. Co za zbieg okoliczności. Dziś grają nasi chłopcy. Niedługo zabawimy się i my. To będzie mniejszy rozpierdziel. Widzimy się na naszym terenie. Historia lubi się powtarzać. Ostatnim razem przegoniliśmy was przez pół Londynu. I 100 metrów nie przebiegniesz. Nie będzie potrzeby. Nadęte bydle. Przeliteruj to, pizdo. Chodziło mi o nadęte, cioto. Już my cię nadmiemy, jak do nas wpadniesz. Tłusty fiut. Osobiste wycieczki? Masz jakiś problem? Za 5 minut otwierasz kebabiarnię? Taki faszysta robi interesy z Turkiem. Masz we łbie totalny burdel. Burdel to ty będziesz miał, jak ci rozwalę tę gruchę. Czekasz do meczu, czy załatwimy to od razu? Nie sraj wyżej dupy, szczylu. Dupę to ma wielką twoja baba. Coś ty powiedział? Słyszałeś, tłuściochu. Jak dzieci. Chodźmy stąd. Tak jak myślałem. Najpierw Rod cwałuje tę laskę z sądu, a teraz ona chce poznać jego kumpli. Mówiłem mu, że już ją poznałem w dokach, ale się uparł, kretyn. Kiedy twój kumpel się zakocha, zamienia się w mydłka i zachowuje, jakby cię znał od 10 minut.
Czym się zajmujesz, Thomas? Thomas? Kopię ludzi po ryju, dla zabawy. Było przeczytać akta. Ja? Haruję jak woł. Zupełnie jak Rod. Tak? Ekstra. Ale sobie wybrał. Najgorszy typ. Niespełniona klasa średnia. Już ja bym ją ustawił. Wydaje się miły. Tak, to świetny koleś. Bill, wyjdziemy? Zdycham z nudów. Bądź w magazynie o 7. Spokojnie. Wezmę, co trzeba. Może do sauny? Dobry pomysł. Johnson! Johnson! To co dzisiaj będzie? Masaż z lawendą? Lepiej od razu zrób mi laskę. Czekają z tydzień urlopu. Co to były za krzyki? I jak myślisz? Co za krzyki? Przeżywałem załamanie. Miałem tylko jedno wyjście. Poprosić Brighta o radę. Możemy pogadać? Jasne, synu. Widzisz, ja... Sam nie wiem. Ja wciąż... No wiesz. Pewnie, że wiem. Poważnie? Myślałem, że tylko ja tak mam. Mnie ciągle się to zdarza. Nie przejmuj się. Mam coś dla ciebie. Dzięki, Bill. Dobry z ciebie kumpel. Nie ma sprawy. Co? Masz, synu. Weź sobie. I baw się. Mogłem to przewidzieć. Nie miałem komu się wyżalić. Poproś Brighta o pomoc, a dostaniesz Viagrę. Warto było, Johnson? Przyjaciół poznaje się w biedzie, a ten grubas wylegiwał się ze swoją durną suką. Wstawaj, śpiochu. Dzwonili moi rodzice. Przyjeżdżają na weekend. Chcą się z nami spotkać. Byle nie w sobotę. Jest mecz z Millwall. Właśnie w sobotę, Rod. Nie może być niedziela? Jadą do mojego brata, do Reading. Nie mów mi, że wolisz mecz. Jestem facetem. To tylko mecz. Jestem facetem. Moi rodzice przyjeżdżają raz na parę miesięcy, a z Millwall gramy raz na milion lat. Nie wychodź. Idę do pracy. Pogadajmy. Nie ma o czym. Poznasz moich rodziców w sobotę albo nigdy. Daj działkę. Dzięki, stary. Trzymaj się. Chcesz coś? Spieprzaj. Masz towar? Co chcesz? Białe, brązowe? Pierdol mu. Co ty? Wyciągnij go. Zabieraj towar. Jejemy. Ja pieprzę.
To był Zebeldi. Wiejemy. Świat mojego dziadka pękł na 1000 kawałków. Po śmierci Alberta zostałem mu tylko ja. Potrzebował rodzinnego wsparcia i przyjacielskiej rady. Chodź na Millwall, rozruszasz się. Forsy ci nie brak? Jakby co, proś. Nieźle teraz zarabiam i nie mam na kogo wydawać. Nie to co Rod. Wydajesz się zadowolony, bo jestem. W końcu kogoś sobie znajdziesz. Nigdy cię nie korci? Jasne. Leżak, własny ogródek, wkoło biegają dzieciaki, plus zimne piwo. Dzieci? Czemu nie? Jak im dasz na imię? Dorian. Na cześć kumpla. Dorian? Obu? Pewnie tak. A jak będą dziewczynki? Dorian. Dobry z ciebie chłopak. Miej oko na mój portfel. Idę do kibla. Wiesz co, Fred? Południowy Londyn się nie umywa. Pieprzysz. Nie zamieniłbym się. Pełno tu różnych dupków. Znajdźmy tego Johnsona i zbierajmy się stąd. Tniemy go i wracamy na południe. Dobrze gadasz. Te, chudziak. Chodź tu. Ja? A kto? Już. Słyszałeś kiedyś o fiucie nazwiskiem Tommy Johnson? Johnson? Nie, nigdy. Powaga? Tak. Jak się nazywasz? Co? Pytam, jak się nazywasz? Dorian. Dorian? Co za pedalstwo. Wiem, ale takie mam. Udowodnij. Co? Przestań dukać i udowodnij. Pokaż jakieś papiery. Nie mam tu portfela. No już, spływaj. Zaczekaj. Zobaczymy coś za jeden. Dawaj telefon. Kto mówi? Rod. Jest tam Dorian? Masz szczęście, gnojku. Idziemy. Miał tu być? Sprawdźmy ten drugi pub. Znajdzie się. Wofford? Tak.
Dupsko ci odpadło, synu? Chciałbyś, co? Jak tylko ich zobaczyłem, wiedziałem, że podasz lipne imię. Tak robiliśmy w wojsku. Dzieciom na pewno dam Dorian. Czasem naprawdę cię kocham, Rod. Sam też nie jesteś najgorszy. I już się nie boję. Będzie dobrze. Millwall? Zabawimy się na całego. Nawet tego nie mów. Czego? Dobrze wiesz. Zrozum, stary. Przyjeżdżają jej rodzice. Przydadzą ci się tam, gdzie się wybierasz. Jak się pan czuje? Niedobrze. A ty? Wciąż jestem martwy. Przykro mi. A ja? Pan wciąż żyje. Kim ty jesteś? Nie wiem. Dowiem się dopiero, jak zdejmę te bandaże. Co? Jak to co? Co się tak na mnie patrzysz? Nie wiesz? A co? Nie pamiętasz, co zrobiłeś zeszłej nocy? Nieźle się skułem, co? Ostatnie, co pamiętam, to piwo z tobą i dziadkiem. Chryste. Powiedz mi, co się stało? Nie pamiętasz Barbary? Jakiej? Jak to jakiej? Chciałeś przelecieć żonę Billa. Odwal się. A jak się stawiała, to ją stłukłeś. Co? Złamałeś jej szczękę. Wiem, że robisz sobie jaja. Błagam, powiedz, że żartujesz. Nie, stary. Chrzan się. Zadzwonię do Zeba. On powie mi prawdę. Co tam, Zeb? Ja pieprzę Tom. Nie wiem, co powiedzieć. Kompletnie ci odbiło. Umywam ręce. Mam dość gry wrzutki. Co ja mam robić, Rod? Musisz tam iść. Co? Musisz tam iść. Świetny pomysł. I złamać suce na deser nos? Idź i błagaj o przebaczenie. Rzucę się przed nim na kolana. Dam się skopać. Może mu minie. Znasz go lepiej ode mnie. W tym rzecz. Wiem, co zrobi. Johnson. Posłuchaj, Bill. Przysięgam, że nic nie pamiętam. Byłem napruty. Nie wiem, jak to się stało. Błagam cię, ja nie chciałem. Wybacz mi, błagam.
Ty mała, skisła kutasino. Nie wierzę, że dałeś się nabrać. Gdybyś tknął moją starą, dawno byś nie żył. Pieprzone dupki. Zabawne. Śmiejcie się, no już. Ale heca, co? Tego mi właśnie było trzeba. Koszmary, kwiatki i żarty. Sram na was. Z takimi kumplami wrogowie nie są potrzebni. 3 tygodnie temu miałem normalne życie, ale teraz przed Millwall byłem strzępem człowieka. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. W sobotę 3. runda rozgrywek. Najciekawsze będzie spotkanie Chelsea-Millwall. Cała policja w mieście została zmobilizowana. Daj mu piwo. Dopisz do mojego. Jak jest? Nieźle, a u ciebie? Będzie jak zawsze. Ja przeprowadzę was przez południowe Bermondsey. Reszta przyjdzie z Tomim przez Surrey Queens. Gdzie się spotkamy? Nie może być za daleko. Wszędzie będą mieli szpiegów. Spróbują nas dorwać osobno. A co z Billim? Co z nim? Zna Millwall jak własną kieszeń. Pieprzyć go. On już nie wie, co robi. Powiedzmy sobie jasno. Billy to kłopoty. Prawda, umie się bić. Ale nie poprowadzi akcji, to świr. Przypomnijcie sobie Liverpool. Spieprzył całą imprezę. Za dużo gówna pakuje sobie do nosa. Wypadł z gry. Jest jednym z nas. Harris ma rację, to dzieciak, naćpany gnój. Niech idzie z Zebem i resztą gówniarzy. To coś w sam raz dla niego. Facet się wypalił. Bill? Co się stało, skarbie? Myślisz, że jestem w porządku? Co? Jestem w porządku? Jasne, stary durniu. Daj buziaka. I zjedz coś. Bright. Nie podkradaj się tak. Spokojnie. Czemu nie wpadłeś wczoraj do pubu? Zasnąłem. Skąd wiesz, że mnie tam nie było? Harris dzwonił. Pytał, co z tobą. Do mnie nie zadzwonił. Może zapomniał. Popatrz. Na co ci to? Na Millwall. Zgłupiałeś? Nie możesz zabrać broni. Jest na race, kretynie. Opanuj się. Jeszcze kogoś zabijesz. To miała być zabawa. Ja pieprzę, Bill. Odwaliło ci? Nie musisz nic udowadniać. Nie? Wyglądasz równie dobrze jak w dniu naszego ślubu. A gdzie medale? Nie możesz jechać do Whitehall bez medali. Jesteś bohaterem, William. Idź je przypnij. Jestem z ciebie taka dumna.
Co się na mnie gapisz? Wysiadamy. Jasne, spierdalaj, Pakistańcu. Idź, nażrzyj się ryżu. Dopchaj kukurydzą. Właśnie. Widziałeś go? Widziałeś? Jesteście śmiecie. Wal się. Głupi stary pierdziel. Już wiem, kim jestem. Pokaż. No idę. Pośpiesz się dzisiaj, Millwall. Wszystko dobrze? Pewnie, aż mnie roznosi. Co jest? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Słuchaj, Zeb. Posłuchaj mnie. Lepiej, jeśli... Co, Tom? Lepiej, jeśli co? Uważaj na siebie. Może być paskudnie. Nie martw się. Będę bohaterem. No, zbieraj się. Tamci już czekają. Ja chrzanie, ale będzie jadka. Millwall. A gdzie Rod? Cholera wie. Wszystko dobrze? Nie mogłem spać, tak jestem nakręcony. Mała zdzira wbiła pazury. Tylko cud mógł ocalić Roda. Nie wierzyłem w cuda. Odszedł, kiedy był najbardziej potrzebny. Ale i tak miał czelność powiedzieć... To espresso nieźle mnie kopnęło. Kochanie, ty nie pijasz espresso. Opowiedz coś więcej o klimatyzacji, Rodney. To takie fascynujące. Klimatyzacji? Mówiłeś, że prowadzisz firmę zajmującą się klimatyzacją. Mamy kilka wozów, kilka ekip. Latem jest więcej roboty. Liczba zamówień rośnie razem z temperaturą. Ja głównie siedzę w biurze i czekam na weekend. Owszem, pieniądze są potrzebne, ale moja pasja to spuszczanie łomotu na meczach. Muszę się gdzieś wyładować. Widzisz ten brzuch? Sport to nie jest moja działka. Nie biorę też prochów. Przynajmniej nie za dużo. Więc wyładowuję się w bójkach. To ma sens, nie?
Przynajmniej nie jestem taki jak wy. Pieprzone, sztywne cipy, udające, że macie dobre życie. Choć może to zależy od punktu widzenia? Mogę rachunek? Nie, ja zapłacę. Rod? Wiedziałem, że przyjdziesz. Za nic bym tego nie przegapił. To jak? Gotowi? Zobaczymy, ile jesteście warci. Czekamy na was. Tylko pamiętaj, będziecie na naszym terenie. Z dala od tłumów i psów. Lepiej się strzeżcie. No to jazda! Cześć, Tom. Co się dzieje? Tutaj pełen spokój. Gdzie Harris? Idzie od strony Belmontsea. Na most, szybko. Na razie. Gdzie jesteś? Na moście. Nic się nie dzieje. Obserwuj. Zaraz tam będziemy. Jasne. Jakby co, dzwonię. Na razie. Cisza. Przez most. Migiem. Cześć, Bill. Jak leci? 30 lat robimy to razem. A ty wycinasz mi taki numer? Daj spokój. Każdy, kto zwieje, dostanie wycisk po powrocie do domu. Jasne? W porządku? Tak, a u ciebie? Mam podłe przeczucia.
Wały jebane. No dalej. Opuścić ten. Johnson, rozwaliłeś łeb mojemu bratu. Prawie wylądowałeś na cmentarzu. Co ty tu robisz? Mówią, że to z rozpaczy. Ja mówię, że się przewróciłem. Rod i inni przynieśli ci winogrona. Był też Zebedee? Taki młody brunet. Ten mały kutas? Był. Całe szczęście. To jak z tą Australią? Lecę w przyszły wtorek. A ty co? Co ja? Było warto? Skopany prawie na śmierć. Kwiaciarze, taksiarze, koszmary i halucynacje. Jeden ze starej gwardii odszedł na dobre. Bright dostał siódemkę. Ja mam tak obite, że przez miesiąc mogę pchać tylko wózek. To prawda. Jasne, że było warto.
Jak tylko zapadł wyrok, dostał szału. Załatwię cię, skurwielu. Skorumpowana ciota. To przez takich jak ty ten kraj popada w ruinę. Zabrać go. Jebaniec. Trzymaj. A ty dokąd? Karzi dał mi działkę. Zostaw coś dla mnie, albo jesteś trupem. Jak leci ze. Bill Farrell dożywa swoich dni na słoneczku. Billy Bright odsiaduje 7 lat. Tony Harris nadal prowadzi firmę. Ruff nadal kradnie. Zebeli 1980-2004. Rod King mieszka z Pędzi na firmę z klimatyzacją. Tommy Johnson przerzucił się na rugby. Akurat. Wystąpili. Jacek Sobieszczański.